przed Państwem bohater dzisiejszego testu. Hyundai i30. Tym razem z litrowym silnikiem turbo pod maską. Zajrzyjmy do wnętrza testowanej i30. Zobaczmy też, jak wygląda kwestia bagażnika. Z podłogą mamy koło dojazdowe i trochę wolnej przestrzeni na jakieś drobiazgi. Gdybyśmy chcieli teraz złożyć oparcia do niej kanapy, uzyskamy równą powierzchnię. Jedziemy teraz i30 w litrowym silniku. Takie nierówności jak progi zwalniające, zawieszenie i30 wybiera bardzo fajnie. Sprężyście, ale nie twardo. Auto jest zwrotne na osiedlowych uliczkach. Mimo braku kamery cofania, ba, auto nie ma nawet czujników cofania. Dzięki całkiem sporym lusterkom nie jest to manewrowanie jakoś specjalnie utrudnione. Oprócz tego, że tryska temperamentem, to w swoich górnych rejestrach hałasuje troszkę w sposób typowy dla trzycylindrówki. Można się do tego przyzwyczaić i nawet to polubić. Nie jest to jakiś przesadnie ostry hałas, ale warto mieć to na uwadze, decydując się na ten właśnie silnik. Auto dobrą dynamikę wykazuje na pierwszych czterech biegach. Piąty i szósty to typowe nadbiegi. W połączeniu z tym silnikiem nie zapewniają dynamiki,